Dobra. Szukamy dalej kogoś chętnego nam oddać swojego Exalted Orba. Czy znajdzie się jakiś śmiałek? Okej. Poszukajmy takiego za 148. Pierwszy. Drugi. Tyk, 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 to teraz ten. Pierwszy, drugi, trzeci, czyli teraz ten. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli teraz piąty. No naprawdę, okej, nie będzie. Dobra, teraz możemy wrócić do tego. I który to był? To był ten... No tu jeszcze mogę w dół pojechać. Ale o, tu jest dobry damage. Mana mała, cold małe, to duże. Bez rewelacji. Patrzyliśmy na to, prawda? Cold Resistance prawie max, mana prawie max, tego mało, ten damage nie najgorszy. No dobra, zobaczmy. Boom. Chwila, mam 6 exaltów? Ready to be picked up. One exalted listed. To? To za badziewie. Dobra, jak rozumiem, kolega jest aft, tak? Add cold damage to attacks. Jestem za głupi, żeby to zapamiętać. Adds to tu, ok. Adds to tu. Cold damage to. Jeżeli my tutaj mamy średnią chwilę 70, to jest max. No to dajmy, nie, 65. Okej. I co, tutaj jest mało colda, mało many i dużo tego. Coś lepszego. Tu jest dobry damage, tego mało, tego średnio i tego średnio. No dobra, no ale takie mogłoby być. To powiedzmy, że tyle. To jest spoko, to jest spoko i to też jest spoko. 7, o matki. Nie chcę wydawać 7 chyba. Albo kupię jakikolwiek. Jaki to może mieć różnicę? Znaczy, jaką to może mieć różnicę?
Ile kosztuje najtańszy? 5, 4. I ma damage'u 30, 86, podzielić na 2, 56, czyli już w sumie 10 mniej tylko. Czyli to może ja bez sensu patrzę na ten damage. Bardziej bym ten Cold Resistance spojrzał. Tu jest 30 na przykład. Ten roll jest max, znaczy minimalny jest maksymalny prawie, a to jest minimalne. To jest minimalne niemalże, to jest maksymalne. Też jest takie do dupy. To mamy dalej. Tu się kolega musiał ucieszyć, jak wyrolował z minimum i minimum. Tu jest Cold Resistance, jest to... Aha, tylko że to jest Corrupted. Ja bym chyba wolał kupić w takim wypadku nie Corrupted. Dobra, weźmy, nie wiem, to. Poczułeś coś off-stream na te oleje? Nie. Bo to ci coś fajnego, czy to z chaos recepty tyle chaosu wpadło? Nie wiem. Znaczy, nie, nic fajnego nie wypadło. Więc raczej sobie tam gdzieś wyfarmiłem trochę tych chaosów. Po prostu. Czy z drugiej strony, czy to dobrym pomysłem jest... O! Wreszcie. Czy to dobrym pomysłem jest kupować... Ile? Który to jest? Well, Necro, coś tam. Boże, mi wyjebał się. Czy to dobrym pomysłem jest kupować nieskoruptowany? Dobra, Fire Resistance może poprawić. Ile to jest warte? Sprzedaję czy wyrzucam? Jeden regal. Dobra. Teraz musimy sobie wyfarmić zbroję. Szukanie takiej z trzema rezistami i sześcioma linkami to jest pewnie najmądrzejsza rzecz na świecie, prawda? Sześć, dwa, cztery... Max Life Gold Fire Lightning, dajmy na to nie wiem, 80, 25, 25, 25. To pewnie kosztuje 5 milionów. No nie jest najtańsze. To raczej tego nie kupimy. A co w ogóle mówi mój film na temat Body Armoru? Gonna be time to discuss the nagraz na Hearthstone odcinek z Mecha Paladyna. Body armor selection for the build. My primary selection will be the disgustingly strong Heary's Ire, an evasion-based option that, while it does not provide us life, gives us one of the biggest chunks of evasion available on a single piece of gear. A well-rolled and qualityed version of this armor will give us right around 3,000 to evasion rating. Now, dobra, Heary's Ire. Siedem. Okej. Okay. Dobra, to nie mam pojęcia, co ja chcę teraz kupić w takim razie. Nie no, chyba zbroję, ale tak myślę, że... po prostu jakąś sześcioma linkami, prawda? Weźmy się coś, nie wiem, tutaj. Tylko, że z mniejszą ilością resistów. Ile, jak to ściągnę?
Tak, moje rezisty wyglądają tragicznie. Czyli na pewno Fire'a dużo potrzebowałbym i dajmy na to Colda. Możemy to skasować, ale Fire'a potrzebowałbym za 40. Nie, chwilę, którego potrzebowałbym za 40? Fire'a. Co najmniej 40. I dajmy na to za 25 tego, ile coś takiego kosztuje. 85 chaosów. No nie jest to aż tak tragiczne. To jest jakiś gówniany craft. Strasznie. Tu jest cold resistance, lightning, fire maximum. A zobaczmy 70 w takim razie. No niewiele się tu zmieniło. Czterdzieści, 30, evasion rating, maximum life, ale 2T. No dobra, no ale to zjedziemy sobie 50. Albo... Nie no, przecież w sumie no max life by się przydał. Ale widzę, że tutaj ogólnie jest lipa z tym, straszna. Dobra, może po prostu na razie pogramy, później pomyślimy, co robimy. Teraz tak, Quiverek kupiony, trzeba by go przetestować. I możemy sobie porobić dalej te. Ja bym sobie może tą Alwę porobił. A szukamy i tak wszystkiego, czyli weźmiemy sobie jakieś mapy szóstotierowe, tak myślę. Co to jest? Arena. Port. Pól jakiś. Moodgazer. Dobra, nie wiem, co to jest, może być. Hello, Exile. Resisty i life najłatwiej upadł na rynku innego. Wtedy 6L na przykład bez resów będzie to nie kupić, a spokojnie da się kapa zrobić na samym biżuterii i może pasku. Najwięcej damage'u da ci Diamond Flask teraz. A, to. No, to wiem. A nie chcę mi się tego kupować strasznie. Znaczy nie chcę mi się o tym myśleć. Widzę, że włączyłem ekran, jakbym jakieś porno włączył czy coś. A, to taka mapa. No i co? Co to robi? W sumie to poza tym, że robię większe boom, to nie widzę większej różnicy, aczkolwiek ja i tak to wszystko na hita zabijałem, więc ciężko, żebym widział. Ale faktycznie boom boom robi się całkiem niezłe. Wydaje mi się, żeby to było coś warte. Zastanówmy się. Ale... Może fakt, ale... Ja się zastanawiam, bo szczerze powiedziawszy, to nie czuję w ogóle kupowania tych itemów na streamie. W sensie, strasznie wydaje mi się, że to nie powinienem tego robić na streamie i powinienem to zrobić poza streamem. Jak z drugiej strony, to chyba jedna z ciekawszych rzeczy w tej grze. Może się mylę. W każdym razie muszę się zastanowić, co jest teraz kupić, ale wydaje mi się, że zbroja z 6 linkami. No i te flaszki też, okej, te flaszki mogę wymienić w sumie, bo noszę się z tym od dawna. To nie chcę mi się z tym nic zrobić. O, co to? Nie wiem.
A więc można by o tym pomyśleć. O, no proszę. Znalazłem śmierć. Nawet dwie. Nie ma co tam. Dobra, musimy zabić Juani. Zobaczmy, czy boss szybciej schodzi. Możliwe, że trochę szybciej, biorąc pod uwagę, że nawet nie zauważyłem, jak spadł, że zszedł. Może być tak, że faktycznie trochę ten kołczan daje DPS-u. Ty tam chcesz jakieś grube deale za jednego chaoska, ale grosz do grosza, a nie, w sumie w tym wypadku to Grim i Iridescence, ale chaos do chaosa i w końcu się Exalt uzbiera. Co lepsze, Diablo 3 czy Poe? Nie wiem. Dla jednego jedno, dla drugiego drugie. Jedna gra ma swoje plusy i druga gra ma swoje plusy. A ja nie byłem dekatem, który będzie wybierał z tych dwóch gier jedną. Znaczy mechanicznie Poe. Jeżeli patrzymy na otoczkę, to Diablo. Może tak. Ale tak czy siak, każdy lubi coś innego. Diablo na pewno ma prostszą i bardziej bezmózgą rozgrywkę niż Poe. A bo to boss? Panie. Co mi ta flaszka? Dobra, co my tu? Czyli musimy Hayoni zabić. Chodź Hayoni. Dobra, chyba faktycznie trochę boosta daje ten kołczan, tak myślę. Tylko jak patrzyłem, jak schodzi życie temu kurwa bossowi. Plus efekt bium 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 też mi się podoba. O, ile? No, tu jest otwarta. Dobra, to idziemy na dół. A, tu nie wiemy. Gdzie ja sobie mogę coś otworzyć? Są tu jakieś drzwi? O, nie ma chłopaki. Czy my chcemy coś z tego? Pierścionek na pewno, albo wachę mi weźmiemy, to weźmiemy. Jest tu coś? Chyba nie ma. Speed of monster. Increase monster damage to temple. Content chest full of weapons. Dobra, sipi pole. Kipi pole do zabicia. No muszę przyznać, że ten kołczanek to mi się kurde podoba. Gra stała się o wiele bardziej nieczytelna i wybuchowa. Dobra, to jest otwarte. Ej, a ty co tutaj robisz, chłopie? No, pięknie, chłopaki. O, siema. Czas, mogę coś tu otworzyć? No tu też jest otwarte, a tam jest zamknięte, dobra. O. Otwieramy.
A jest, prawie umarłem, bo się zaczytałem. Nie zgadzam się. Poje, Diablo 3 fabuła, poje wszystko inne. Wcale nie. Wiesz, z mojego punktu widzenia poje jest fajniejsze, bo ma na przykład bardziej rozbudowany system, nie? Ale to nie jest powiedziane, że to jest jednoznacznie lepsze, bo dla jednej osoby to może być lepsze, a inni wolą sobie po prostu pobiegać i pomordować potwory. Mieć prosty system wyboru skilli, itemizacji i nie super skomplikowane buildy i tak dalej, nie? Więc... dla mnie tak. Zgadzam się. Poe jest lepsze. Ale dla jakiegoś gościa, który jest jeszcze większym casualem ode mnie, wcale nie musi być Poe i systemy w Poe lepsze, więc mówię nie, że to jest... lepsze? Nie jest najlepszym pomysłem. Dobra, wątróbek mi chyba akurat brakowało, więc imba. Co to jest, tylko jedna linia? W ogóle, kiedy to się kończy? Okej, pojawiły się kolejne linie. Ale w sumie to nie wiem, do kiedy to trwa. To ma jakiś znaczek, kiedy to się skończy? Domyślam się, że jak będzie 0 na 10, to się skończy failem, ale... kiedy się skończy sukcesem? O nie, nie mam miejsca na buty, no i co ja teraz zrobię? Ty, a to co? Dobra. Idę sobie zrobić miejsce. Pytanie, co lepsze, jest po prostu zbyt ogólne. No. No nie jest to takie pytanie... z tych sensownych. Zresztą tak, na dobrą sprawę... to biorąc pod uwagę... takie rzeczy jak różne gusta i tym podobne rzeczy, to co lepsze, to jest raczej wniosek wyciągnięty, znaczy dla każdego człowieka prawdopodobnie, znaczy no nie dla każdego, no bo są dwie możliwości, albo A, albo C, albo A, albo B, ale ogólnie rzecz biorąc podejrzewam, że mimo wszystko nie da się zrobić, wyłonić czegoś, co będzie lepsze, no każdy musi sobie popatrzeć i sam zdecydować, co mu się bardziej podoba, no. Tak jakbyś próbował spytać się, ej, a która dziewczyna jest ładniejsza, ta czy tamta? No jednemu się spodoba bardziej ta, drugiemu się spodoba bardziej tamta i... no nie wiem, no może... znaczy... a nie wiem, znaczy...
Sugerowałbym się zastanowić, czego się po prostu oczekuje i na podstawie tego wybierać, a nie pytać kogoś, kto jest lepszy. Ale może się nie znam. Środkowy roll, maksymalny roll, minimalny roll, prawie maksymalny roll. Ty, to jest nawet, powiedzmy, że nie najgorsze. Ale jak to jest za jeden, to strzelam... Strzelam, że za więcej niż za jeden, to tego nie sprzedam. Dobra, ale zaszaleję i wystawię za 3. Tylko to jest z drugiej strony, ludzie wolą chyba zrzucić myślenie na kogoś innego i... wolą od kogoś usłyszeć, co jest lepsze, tak więc... Mój drogi, lepszy jest Paweł Exile. Graj w Paweł Exile. Szybsze, prostsze, przyjemniejsze. Znaczy odpowiadanie. Znaczy taka odpowiedź. Dobra. To sprzedamy. Zbrojkę mamy, więc potrzebujemy tego i tego. Potrzebujemy tego, tego, tego i tego. Co to za gówno jest? Czemu ja tego nigdzie nie mogę włożyć? Mnie to irytuje. Dobra. To mogę iść do Enhara z tymi mapami. Dobra. Chcę sobie zrobić tą piramidkę. Albo nie, w sumie to zrobię inaczej. Wezmę to, piknę i po prostu sobie to normalnie zrobię. Te strzały wybuchają tam, gdzie trzymasz kursor. No faktycznie. Czyli muszę trzymać kursor na przeciwnikach. Taka słodka anihilacja potworów. Gdzieś tu boss powinien być chyba, nie? Halo, panie bosie? Gdzie pan jest? Czemu pana tu nie ma? O, żeby tutaj się krył. Jest. Ech. Muszę przyznać, że nie lubię tego ataku.
Cze. Ty co mnie zabija? Bo autentycznie to nie wiem. No cóż, moje 50% expa poszło się dolić serdecznie. Muszę przyznać, że nie do końca jestem zadowolony z tego obrotu spraw. Troszkę inaczej sobie to zaplanowałem. Glad you made it back, Exile. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. No, Juan. Znaczy Juan. Znaczy Juan. Znaczy... Chyba trochę się zamotałem. Jak się czyta tą laskę? Znaczy, bo to kobita, nie? Jun? Jun? Na pewno nie jest Juan. Jest... O panie, kurde, to jest dropik. No to pewnie będzie warte nawet i może z pół chaosa. Siara ma, siara la mole. No nie wiem, czy ja zabiłem to, co miałem zabić, czy nie? Jakby mi się chciało rozkminiać to... Może i bym porozkminiał, ale że mi się nie chce. To poklikamy tak na szybko. A, bo tu są trzy, no tak, zapomniałem. Już? I just can't bring myself to care. Rank to Camellia, niech będzie. Aha, bo to się ich wprowadzało. Wprowadzało się ich tutaj i oni dawali tam lucik lepszy, nie? Taki może. Ja co ja tak wolno zacząłem chodzić nagle? No more deals. Just good, typical. Clean fire. Try not to copy. Even better with a wait, weapon. Let me than think. With words. He may stab you in the back too. That would only slow me down. Okay. How are your maps? Lightbane Raiment. W oczekiwaniu na cenę. Dobra. Bez niespodzianek do sprzedania.
Myślisz, by nazbierać jeszcze trochę orbów i zrobić nową postać? No, muszę przyznać, że nie przyszło mi to przez myśl. Max life, max mana, no tak. Dobra rzecz. Glad you made it back. Hello. Glad you made it back. Oczko, wątróbeczka. Tu jeszcze jest pierścionek taki, pierścionek taki. Tu jest takie. Area becomes fatal after some time. Okej. Okay. Ciekawe. Paseczek. Jakieś badziewie, które nie wiem gdzie trzymam. Tu. Już tak. How are your maps? Jakieś kolejne badziewie. Okay. I get why you want it. Sometimes I wonder if my last name is a blessing. Or this curse. Works? This is grand. I'm going to kill you, Janis. Zjebałem wszystko. Nic nie moją. Dobra, czyli to skończone. Chwila. Dobra, muszę przestać chyba iść na tą mapę, bo ten boss mnie zabił piąty raz. To nie jest moja mocna strona. Gdzie jesteś paru w czarzu jeden? Fakt faktem, możliwe, że posiadanie większej ilości fire resów by trochę pomogło z tym firebolem, który montuje. Mogło to by nawet nie być głupie. Dobra, dawaj mietka żula. Chyba znowu trafiłem na ten mod mapy zmniejsz performance komputera. Tam zmniejsz ilość FPS-ów. Oj. Cześć Mateuszu. Need a map? Need a map? Hello. Dobra, chodźmy najpierw tutaj. Tu
Tutaj mamy coś do odtentegowania. Proszę, bum. Tu nie, tu nie, tu nie, tu, 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 bum. Tu nie. Ten pierścionek może być dobry? Podejrzewam, że nie. Czy ten pierścionek może być dobry? Zakładam, że raczej prawdopodobnie nie. Glad you made it back. Hmm? Blessings. How are your maps? Czego nie wyciągnąłem? How are your maps? Nope. Nope. Nie mam pojęcia, ale strzelam, że raczej nope. Trafiłem. Czyż no? Idziemy dalej. Gdzie jest srebrna moneta? Musi być srebrna skrzynka. A, tu i nie musi być. Dobra, palić. Czy się odłuży zbierania wszystkiego, w którym miałem za dużo śmieci w inwentory. Gdzie jest srebrna moneta? Musi być gdzie jakiś wiedźmin. Tym razem mnie nie zabijesz, gnoju. No, mówiłem. Mówiłem, chłopaku. Dobrze, że to ostatnia mapa z tym badziewiem. That would only slow me down.
Czemu to się tak świeci? No, panie, daj pan spokój. Ile ce wydał na build już? To jest Frost Archer ta. Need a map? Tak, tak. Exile. Need a map? Oh. Taki fajny. No, ale chyba nie jest najdroższy. Tak to czuję, że może to być w miarę tani amulet. Naprawdę to ten getting price prediction mógłby działać trochę szybciej, nie żebym marudził. No, jakieś tam dwa niby pokazuje, ale jak tak nie wierzę w to za bardzo. Dobra, to sprzedamy. Buty mamy, rękawiczki mamy, kask mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Need a map? Matko, jeszcze jedną mam taką mapę. Ile trzeba? Mam tam po co wracać? Nie mam, prawda? Nie mam. No. To fajnie było. Hello. Hello. It's you. Panie, co za dźwięk był? Jakiś gruby lód tam poleciał. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakieś trampki. Zakładam, że to nie jest najlepszy item w grze, więc nie będziemy tego podnosić. Tu mamy jakieś rękawiczki. Co my tu mamy? Tu mamy mapy.
tempesty. Nie wiem, co są tempesty. Zabiję toporana. Toporana, toporana. Chodzi do Wika. No i przyszedł. Szkoda, że nie wpadł na dłużej w odwiedziny. Będą jakieś fajne nagrody. I daj no panie coś fajnego. Dzięki. Dzięki chłopak. Tutaj co mamy? Dobra, to zabijmy Zila kła kła kła. Reflekt to chyba najgorsza mechanika w tej grze. No, w sumie to się chyba zgadzam. Nie wiem, czy najgłupsza mechanika, bo nie znam tych mechanik za dobrze. Więc ciężko mi też oceniać to. Natomiast no, ten refleks, no to tak, to nie jest tak na dobrą sprawę utrudnienie w żaden sposób, czy uatrakcyjnienie tej mapy, tylko po prostu okej, jest refleks, umarłem, wychodzę i więcej nie wchodzę. Więc to nie jest to najbardziej fajowe. Czym można się spotkać, z tym się zgadzam. Co my tutaj mamy? Monster, mają więcej życia i są armory, więcej damage'u i są bronie. To weźmy armory. Tika baka baka. Tibaka, tibaka do zabicia. Z drugiej strony też inną kwestią jest na przykład to, że jak są te plamy na podłodze, no to też na to nie zwracam za bardzo uwagi, czy to tam jest, czy tego tam nie ma, to i tak stoję i w tym i tyle. No może nie stoję, ale nie patrzę za bardzo, czy to jest, czy nie ma tego. Dawaj chłopie.
Chyba muszę zmniejszyć jakieś grafiki, bo czasem mi gra na gównie. Abstrahując od tego, że po prostu stoję w jakimś gównie, umieram, ale... Taka dodatkowa obserwacja. Naprawdę? Nawet jednego serduszka se nie mogę zapakować do swojego inwentorka? Learn anything new. No, to raczej nie jest najdroższy przedmiot w grze. No wydaje mi się, że vendor, tak zwany vendor staff. Ty, a to nawet coś jest warte. Ciekawe. Ale skoro jest, to czemu by tego nie wystawić? Dobra, zobaczymy, co tutaj jest ciekawego jeszcze. That would only slow me down. To chodźmy. Jak chcesz kupić, no to dajesz, chłopie. Co myślisz? Nie wiem w sumie czemu, skoro są tańsze, ale... Ale jak chcę kupić dwa? Chyba... Need a map? Czy ja potrzebuję mapy? Nie, no chyba nie potrzebuję. Dobra. Dobra, zupa z bobra. Czesta mamy, bronie mamy, butów nie mamy. Rękawiczek nie mamy. Czapkę mamy, pasek się znajdzie. Takie. A, nie mam więcej broni. No dobra. No to wsadźmy to też rzucę na razie. Teraz tak. Lecimy z kolejną mapą. Z tego co się domyślam. A ile jeszcze tutaj mam? Aha, 3 wejścia mam, tak? Przydałoby się dojść tutaj. Ale mamy eksploziv, to i tak tam dojdziemy. Okej. Okay. Jeszcze ciśniesz poje po świętach. Jak tak tam nabrałeś masy? Niestety nabrałem. Trochę mnie to przeraża, ale... Ale troszkę chyba zgrubłem.
No w połowę to się wciągnąłem strasznie, kurde, tak przyjemnie mi się biega. Dzisiaj rano siadłem na chwilę. Przy śniadanku mówię, dobra, o divan, o orb. Mówię, pogram chwilę i spadam popracować. Dwie godziny później wstałem i poszedłem wziąć prysznic, bo mi się zigać w tyłu. Kurde, jest słabo. Mogę sacrifice unique item albo full of maps. Nie wiem, co daje ten sacrifice unique item, więc wezmę te mapy w tam abukalach. Baw się. No jeszcze jakieś nagrody. Hermask. I tyle. Full of items. Sazamoto. Sazamoto Miroguri. Dariusz. Ej, a co się stanie, jak ja teraz nie wejdę na tej mapie? Na następnej będę mógł wejść 3 razy? Sprawdzę. No może in time, ale nie wchodzę do ciebie. Chwila. A w sumie to możemy nawet to tu zrobić. O panie, co my tutaj możemy jeszcze dorzucić? Tu mamy currency. Okej, będzie tak. Would only slow me down. Który level? 86. Jak liga się podoba? Ja osobiście uważam, że ta liga to gówniana. Czy ta mechanika z tej ligi to gówniana strasznie. To znaczy, że mi się nie podoba jak coś. Miał wątpliwości, co mam na myśli. A
that would only slow me down. No serio? Co to jest? Aha, to jest takie. Dobra, już nic więcej nie wepcham. Idziemy do Juan. Learn anything new? O, wszystko po staremu. Czy to może być dobre? Może i nie najgorsze. Co za pierścionek? Heartbound Loop. Dobra, idealnie się nada do mojego Lore Weavera za 3 miliony dropów. Nawet boję się liczyć, ile mi brakuje tych ringów. Dobra. No nie, chwilę mapy, to chyba to jest to, co teraz robię. To zostaje. Kanteczki, esencji brak. Gdzie to się wkłada? To nie ma jakiegoś slota na to? No, tu jest. No, tak jest. Void Fletcher, skąd miałeś tyle eksaltów na to? Zarobiłem. Chyba, że nie podoba ci się w coś innego w niej. No, nie podoba mi się sam zamysł. Nie to, że męczę się, nie wiem w sumie za bardzo gdzie i jak. Z tymi bossami, tylko nie podoba mi się zamysł, bo to jest takie... No takie bez sensu, no i tyle. Znaczy no, bez sensu, znaczy nie chcę mi się za bardzo się rozgadywać na ten temat. Ale nie chodzi o to, że mi się nie podoba, bo ciężko mi się to robi. Nie podoba mi się, bo mi się to po prostu nie podoba, sama idea tego. Biegniesz przez mapę, zabijasz wszystko, przywołujesz se typa, z którego wypada loot. To równie dobrze mogliby to skrócić do tego, że biegniesz tę mapę i wypada loot pod koniec. Jest takie... Dobra, chyba odczuwam potrzebę tych 15 fire resistów, bo za chwilę mnie lody strafi. Jeszcze kolekcjonujesz te organy w inwentory, które robią dodatkowy śmietnik. No i zbierasz to, co robi dodatkowy śmietnik. Mam wrażenie, że chyba tą mapę źle odpaliłem. Nie odpaliłem tego przez Alwę, czy jak i tam. To normalnie.
Świetnie, nagle stoję nagle za ekranu przylatuje jakaś panda meteorów i git. Czemu robię białe mapki? No bo taki dziwny ze mnie człowiek. Tak se biegam. A konkretniej... Znaczy, a dokładniej mówiąc, to... Dlatego, że robię te śmieszne misje atlasowe, czy jak to się tam nazywało, tych masterów. Mam białe, więc robię białe. Dobra, tu na pewno byśmy chcieli to... Patryk, no okej, okay, no ale mi się nie podoba, no, co nie może mi się nie podobać. Nie bardzo kumam, po co wchodzenie w tą dyskusję, no. Pada pytanie, czy mi się podoba. Nie podoba, mówię dlaczego. No i tyle, no, na koniec tematu. Nie ma absolutnie żadnego sensu dalej toczyć tej rozmowy. Ani mówić, czy coś było kiedyś fajniejsze, ani czy to jest fajne, czy jest niefajne, etc. No po prostu nie podoba mi się, no to... Yo, siema. Ej, smakują ci lody czekoladowe? Nie? Ale jak to? Dlaczego ci je smakują? Przecież one są takie dobre. No kurwa, wpierdalaj te lody czekoladowe, gnoju. Co ty sobie myślisz, że może mieć własny gust? Pizdy do jebana? Hopie. Mylisz się, nie możesz. Ja ci udowodnię, że lody czekoladowe są najlepsze na świecie. A, no mnie ochłodzą to, że lubisz waniliowe i truskawkowe. Czekoladowe są najlepsze, więc musisz lubić to, co ja lubię. A pan ten, bo jak nie to... No. Pierdane te czekoladowe. A gówno, że niedobre. Dobre, jedz! Nie będziemy toczyć takich rozmów. A się zdenerwowałem na tego bossa. Nie masz skilla na single target? Nie posiadam. Posiadam tylko obszarowego. Brings us to our flasks, and we're going to begin with the classic Alchemist's Quicksilver Flask of Adrenaline. This version gives us additional. Apparently, all Pacific Company. Don't waste to see if we crit.
Eksperymentator z Diamond Flask of Stunting. Increase duration. Okej. Chwila, może popatrzę sobie tutaj. Szybciej. No ale increase duration i coś więcej. Czy jest coś, co dodaje po prostu tak ten? Remove a random modifier from... Nie. Normal item to random... Nie. Magic item with a new modifier. Chance to freeze, shock and ignite during class effect. Pisze ze mnie, nie? Dodaję mody do niebieskich. No to wpadłem na to. No, 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 no. Add knockback to melee attack. No. Ale po co mi knockback? Kurwa, do melee ataków, no. Ty! Czemu to jest takie drogie? Spell damage listed as energy shield during class effect. Dobra, w upalu dupalu. Co ja mam wyrzucić z tego? A może to wyrzucę? To poisona, to Freeza, dobra. Na Freeza to zostawimy, bo Freeza to dobry chłopak. Prawowita mordka. Władca YouTube'a. Więc. Dobra, idziemy do tej. A robię białe mapy, dlatego że mam to. Te takie misje, nie wiem jak to się tam nazywa. Atlas misje, że coś tam. I mam białe, nie? No to robię białe. Immune to poison. Możesz sobie w Panteonie zabrać, więc na flaszce jest useless. Okej. Okay. Mówię tylko, co sam myślę o tej lidze. Co sam o tej lidze myślę. I wskazuję, że każda liga ma jakieś wady i zalety. Nigdy nie wymówiłem, by kogokolwiek się z tym... Nie, no spoko, wiem, ja trochę przesadziłem z tym gadaniem, ale... Wiesz... Ale wiesz. A, właśnie, bo jeszcze w ten quality przecież mogę flaszki podnieść. O tym zapomniałem. O, ale to chyba drogie. No, nie najtańsze. To nie będę tak moc używał. Czy ja użyłem tego przez tą pannę? Użyłem chyba, nie? Panie, co to ma być? Tyle dobrego luciku dla Mateuszka. Już? Ogarnęli się? Gemy... Dobra, musimy Sopeka zabić. O! Melted. No, chwila.
Chłopaku! Wszystko otworzyłem przez dwa przejścia, jeszcze 20 sekund mi zostało. Ale ja jestem, kurde, dobry w tą gierkę? Aż się, kurde, muszę nagrodzić. Nie wiem jeszcze czym. Poszedłbym sobie na spacer. Nie pójdę, bo pizga złem i zimnem za oknem. Aha, to takie sprytne gówno. Brakowało mi jednego, to sobie mogę raz wejść, tak? No okej, kumam jak to działa. Co już? Już was nie ma? Nie, to nie. Wybuchy, te pościgi, apoplepsja, interazogemia, matka jedyna. O, patrzcie, ha, Diamond Flask. Zaraz tu zrobimy kolejną super, hiper zajebistą flakę i na sela ją damy. Patrzcie, co mi tu wypada. Diamond Flask, boom. A to chyba nie jest najczęściej sprzedawana flaszka, tak patrząc na daty. O, to byłoby niegłupie. No. No. Remove Shock. Additional elemental resistance during flat effect. Burning. O. Increase duration. Co moja ma? A, i gówno. Dobra. Zmienimy. Kurde, zostanę naj... lepszym na świecie. O, chwilę. O! I kurde, to jest najlepsza flaszka na świecie na pewno. Ile cena? 28,10? Proszę, 2, 4, 5, 7, 10, 70! No, to ta cena na koniec jest najlepsza, tak prawdopodobnie. No dobra, zobaczymy. Nie wydaje mi się, żeby ktoś to kupił, ale... Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to se jaj nie potnę. Z tego powodu. Z tego co widzę, to tu nie ma nic przydatnego, więc... Będziemy na to patrzeć za długo. To możemy selnąć, to możemy selnąć, to możemy selnąć. No bo nie będziemy tego sprzedawać, nie? Jak jacyś leszcze, bo będziemy mówić po Englishu. Bo if you speak English, you are so smart and w ogóle. Że aż stary nie wiesz co powiedzieć, chłopie. Ty, o, słyszycie? Oni tam śpiewają, widzę chłopca, widzę... Matka jedyna. Trochę scary, że tak ten śpiewają. Dobra, to jest badziewne. Ty, a w ogóle ja muszę w tym filmie obejrzeć, jakie mam drzewo... ty! To 8? A dlaczego to 8? Nie wiem dlaczego, ale jak 8 mówią, to Mateusz... Uuu! 120 life'a? To napięcie, kiedy... kiedy czekasz na to, aż ci powiedzą, ile twój item jest warty. Co ta gra? Ta gra gra. Czy to pytanie pochwytliwe?
ale zakładam, że to raczej nie jest warte zbyt wiele. Ale patrzcie, idziemy sobie tutaj do stołu. Dajemy sobie takiego paska, co my sobie tu możemy dolnąć. No nie wiem, czy chcemy akurat to jedno. A dobra, dawaj. Się na pewno opłaci. Teraz nasz super pasek ma 26% increase elemental damage with attack skills. I jest warty. Dwa. Jakby kogoś to interesowało. Ale skoro go już przerobiliśmy, no to musimy go wystawić za te dwa. No przecież nie sprzedamy go do Żyda, Wendora tak zwanego. 8. A w ogóle słyszeliście, co Queen powiedział? Nagle wszyscy się rzucili na biednego Queena. Znaczy nie, no nie biednego. Zbluzgał nasz polski naród. I w sumie to tak na dobrą sprawę uważam, że jego wypowiedź była poniżej krytyki. Natomiast polski naród jak zawsze zareagował, jakby właśnie został... Nie wiadomo, co się stało. Więc... Dziwny jest ten kraj. A jestem głodny. Beatkę obiadu dzisiaj nie... Ty, możemy sobie dzisiaj bossów porobić. Wczoraj porobiłem. Dzisiaj też mogę. Dobra. Idziemy do pani Elizy. Tylko najpierw byśmy zrobili tak, bo mnie to strasznie irytuje, jak tu są te portale. A co powiedział? Bardzo złe rzeczy o... Powiedz, co powiedział. Nie, no nie będę mówił, bo jeszcze ktoś to nagra, wytnie z kontekstu i w ogóle będę do dupy. Więc... Nie będę mówił. Nie będę powtarzał. Powiedział coś o II wojnie światowej i o... pewnej nacji. Że to niby my, a to tak naprawdę ci z lewej. Let's go. Dobra. No to lecimy, moi drodzy. Monster level 73. I put you out of your misery. Wydaje mi się, że miałem dzisiaj jakieś maila po angielsku jeszcze napisać, ale mogę sobie przypomnieć do kogo. Natomiast parę godzin siedzi mi w głowie pisanie maila po angielsku, ale nie wiem dlaczego. A może mi się wydaje tylko. Ej, hopy! I kobity! Pozdrawiamy kobity. Hopów też, ale mniej, bo oni mają w życiu za dobrze. Nie będą jeszcze mieli pozdrowień dodatkowych. W każdym razie, od kiedy wypadają 82 item levele? W sensie, od którego tieru mapów to można wydropić? Sytuacja krytyczna, dużo stworów. Ty, będę się już uspokój, chłopie, co? Dobra. Ja sobie to powinienem ulepszyć, ale nie mam niczego do ulepszania. Chyba idź. No lud mi ktoś przyszedł i zajebał. What the fuck? Czemu ja tego nie dostałem? Robimy... Myślę, że tak. A, możemy iść do tego haczery. 14 tier można. Było na T10, a teraz to nie wiem. A ogólnie tak...
Mam takie głupie pytanie, ciągle mnie to zastanawia, bo jeszcze tak daleko nie doszedłem nigdy i w sumie nie wiem też o co chcę do końca spytać, ale... Jaki tier mapek, powiedzmy, farmi się już tak na endgame'ie, w sensie, że nie ma problemu z dostępem do tych mapek? Jak jest tam tier 16, to już po prostu później, jak macie tam gear i tak dalej, to sobie latacie po tym tier 16 i jest elo, czy jednak te mapy tier 16 są takie dosyć rzadkie i ciężko je tak zdobyć? I jednak trzeba się posiłkować bieganiem po niższych tierach. Takie trochę pytanie nie w oko, ale... Ale nie bardzo wiem, jak inaczej to pytanie sformułować. Ewentualnie inaczej mogę je sformułować. Są częste. A, częste w sensie. Czyli po prostu ten progres mapek jest taki, że sobie biegacie coraz wyższe mapki, bo nie ma tam żadnego problemu, żeby sobie dropić, nie? O panie, to sykło. Same 16 i później się lata, 17 to Shaper i Elder. Wiem. Nawet akurat tak się składa, że wczoraj czytałem o tym, jak dostać się do pana Shapera, Eldera, czy któregoś tam. Chwila, bo tutaj są jeszcze jakieś skrzynki. Dobra. Okej, to się. Idziemy w lewo, tak? Tak. Jak oceniasz POE w porównaniu do Diablo? Bardzo dobrze. Czy ta gra cały czas tak wygląda? Chodzi mi o szybkość w zabijaniu mobów. No nie no, na początku nie zabijasz 200 mobów w ciągu sekundy. Na początku bardziej zabijasz 2 moby w ciągu sekundy. Ale, że tak powiem, im dalej w las, tym anihilacja przybiera coraz ciekawsze... kształty. Co za to idę? A w porównaniu do Diablo, znaczy słuchajcie, no ja lubię obydwie te gry, nie? Więc to jest podstawą, głową rzeczą. A drugą rzeczą to jednak jest to, że wolę odpowiadać na sensowne, konkretne pytania, a nie na pytania pod tytułem chcę się czegoś dowiedzieć, ale w sumie sam nie wiem czego, więc pytam o byle co. Więc jeżeli macie jakieś sensowne, konkretne pytania, śmiało. Ale jeżeli mam produkować się na nie wiadomo jaki do końca temat, to tak... To spoko. W porównaniu do... Spoko. No dobra. No to czopla. To jest ten moment, w którym mój procesor krzyczy: a, nienawidzę cię! I muzyczka z Wiedźmina. Co to już wszystko? Ej, mam. Arsenal mam. I tyle. O panie. Jakie dobrocie, o panie, o matko.
ty na co? Tutaj leć. Tutaj też chyba coś było jeszcze. Liga z tymi wariatami, co ich przed chwilą biłem, musiała być fajna. Takie rzeczy wydajesz. Dobra. Tutaj coś jeszcze jest. Chyba jakiś boss gdzieś stoi na środku. Ale nie wiem w sumie gdzie, bo trochę za bardzo wybuchać. A, już chyba umarł. Dobra, załóżmy, że to wszystko. Ale najlepiej robić delf wtedy najszybciej eks wyjdzie. Wiem, to też zauważyłem. Bardziej mi chodziło, czy jak wyjdzie Diablo 4, to Poeni nie będzie za bardzo rozwiniętą grą i nie będzie hype. Diablo 3 pokazało, że Blizzard nie umie robić endgame'u. Czy ta gra cały czas te... Diablo 3 pokazało, że Blizzard w Diablo 3 spierdolił endgame. Nie wiem, na jakiej zasadzie chcesz powiedzieć, że Blizzard nie umie robić endgame'u, bo w Diablo 3 tego endgame'u nie było. Jest to dla mnie wniosek całkowicie nielogiczny. To tak, jakbyś wziął kucharza, wziął jedno jego danie, które na przykład przypalił i powiedział, że ten kucharz, że to danie udowadnia, że ten kucharz nie umie gotować. No trochę dla mnie nielogiczne wnioski. I wysunięte trochę za daleko. To raz. Dwa. Diablo 4 jak wyjdzie, to w porównaniu do Poe na pewno będzie grą ubogą w mechaniki. Pytanie jest, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Znaczy, zanim przejdziemy do tego, musimy sobie uświadomić jeszcze jedną rzecz. Diablo jest marką, która ma 20 lat i ma masę fanów. I to samo z siebie daje już wiele. Poe jest nową grą i o ile fanów ma naprawdę sporo, bo podejrzewam, że już spokojnie liczy się tych fanów w milionach, to nie jest to ta na tyle silna marka, żeby konkurować z Diablo. Moim skromnym zdaniem oczywiście. Natomiast co do samego konkretnej, co do samej konkretnej rzeczy i tego, że Poe będzie miało, Poe będzie bardzo rozwinięte. Czy to jest plus tak naprawdę? Czy ilość mechanik w Poe jest plusem czy minusem? I oczywiście zależy kogo spytasz, jeżeli weźmiesz casualowego gracza, to ci powie, że ilość mechanik w Poe jest zbyt przytłaczająca, żeby nauczyć się w to grać, bo trzeba poświęcić zbyt dużo czasu na naukę. Czy tak jest, czy tak może być? Oczywiście, że tak jest, bo tak wiele ludzi mówi, no nie trzeba daleko szukać tak naprawdę. Więc dla jednych to jest minus, dla innych to jest plus. Plus to... w większości te przypadki, w których ludzie grają już w Poe. I wiem, że do czegoś dążyłem, ale oczywiście zapomniałem do czego. Natomiast chodzi mi o to, że ilość tych mechanik, która jest w Poe, nie sprawi, że Diablo będzie musiało te mechaniki nadganiać, bo i tak samo w sobie jest silną marką. A te mechaniki może na pierwszy rzut oka są dużym plusem, ale jak sobie bardziej się nad tym zastanowisz, to już nie są takim plusem. Więc... Diablo na pewno nie będzie tak rozbudowaną grą, jaką jest Poe. To na 100%. Nie ma siły, żeby wyszło Diablo i miało tyle mechanik. Natomiast to wcale nie sprawia, że Diablo przegra na samym starcie.
I nawet ja bym powiedział, może trochę to daleko wysunięte wnioski, ale dałbym radę powiedzieć, że Diablo i tak już wygrało. Jakiekolwiek Diablo nie wyjdzie. Jakiekolwiek Diablo nie wyjdzie, to ono i tak wygrało w Path of Exile. Bo to jest po prostu Diablo. Ta marka jest zbyt silna, by Path of Exile ją pokonał. Inną kwestią jest to, że... Inną kwestią jest to... Co dalej, bo... Co on chce kupić? Inną kwestią jest co dalej, bo to, że Diablo jest silne i tak dalej, to nie znaczy, że Diablo przeżyje jakoś super mocno, nie? Bo może wyjść... Bo może wyjść... I szybko umrzeć, bo będzie nudne i ludziom się znudzi i ludzie nie będą chcieli w to grać, wiadomo, nie? Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą falę i zainteresowanie Diablo i tak dalej, to nie ma możliwości, żeby Path of Exile jakoś mocno wpłynął na to. Need a map? Dobra, co my tutaj mamy? Tu nic specjalnego, tu nic specjalnego. Jakieś gówniane role pewnie. O panie, ale tych statystyk nawalonych nie ma żadnych resistów, więc stun duration, stun duration. No i co mi z tego stun duration? Ja, gdzie są moje... Czy powiem jako, że jest darmówką, ma jakiś syndrom pay to win? Nie. Zbieranie podstawowych setów jest, jest nagrodą jak w sezonach w Diablo. Powiem, nie ma w ogóle żadnych sezonów, żadnych setów. Jak trudne jest w ogóle zbieranie tych setów w porównaniu do Diablo? Masz trading, więc... Nie da się porównać. Znaczy, abstrahując od tego, że nie ma tutaj żadnych setów, no to możemy rozmawiać o tym, jak trudne jest zbieranie itemów po prostu. Ale... Powiedziałbym, że ciężko jest to porównać, dlatego że tu jest trading i... Nawet jeżeli coś ci nie dropi, to sobie to po prostu kupujesz. Ale ogólnie rzecz biorąc, to... Mechaniki w Poe i w Diablo są zupełnie odmienne, to raz. A dwa, istotnym elementem jest to, że jest trading i jest waluta i tak dalej, i tak dalej. I ty tak naprawdę poświęcając czas na granie, farmisz itemy po kolei. Farmisz... Non stop coś zyskujesz, o, to jest to, co chcę powiedzieć. Bo... Tak jak ja teraz sobie biegam i najmy na to... No jak na złożę, akurat nic nie dropo. No tu są jakieś śmieci. Już nie chcę mi się rozdrabniać. Który jest za ołtarz? Tutaj sobie mogę unika poświęcić.
Dobra, przejdźmy do... Tu jest jakiś jabłok, może ten coś wyrobić sensowniejszego. Nie bardzo. W każdym razie... Przez to, że w POE jest handel, to ty dropisz non-stop coś, nie? Załóżmy, że to jest gold, tylko że to nie jest gold. Znaczy, w sensie działa jak gold, ale jest to tak zwane currency, różnego rodzaju orby, które się wykorzystuje do craftingu i tak dalej. Na przykład tutaj wydropiłem orba, jakieś tam buty, coś tam, nie? I to jest warte jakąś tam kwotę określoną. I ty grając, non-stop coś zyskujesz. W Diablo grając, liczysz na to, że ci coś wypadnie i może ci wypadnie, może ci nie wypadnie, a tutaj ci na pewno coś wypadnie. I za to coś możesz sobie coś tam kupić, nie? Możesz w jakiś sposób upgrade'ować swoją postać. Więc im więcej czasu poświęcasz, tym masz lepszy tak jakby set itemów. Ale no ogólnie to tu setów jako tako nie ma. Znaczy to też inną kwestią jest to, że po prostu jest zestaw itemów, taki a nie inny, który nie jest oficjalnie setem, no ale możesz go potraktować, że ta postać na przykład chodzi w takim secie, nie? A to trochę abstrakcyjne myślenie. Co do pay to win, to jeszcze powiedziałbym tyle, że te stasze, które są, no to jest trochę takie, na pewno nie pay to win, natomiast nakłaniające do wydawania siana, bo jednak jak nie kupisz sobie tych całych staszy, tabów i te wszystkie macy masz tak rozpindolone po tym inwentory, to idzie wylewu dostać, więc o ile nie wpływa to jakoś na gameplay, bardzo to na porządkowanie przedmiotu już wpływa, a naprawdę się te stasze przydają. Ale to nie jest pay to win. A jeżeli Diablo 4 okaże się takim samym niewypałem jak finalnie Diablo 3, co sądzisz o takiej sytuacji? Totalnie nic, to za różnica. Wychodzi gra, grasz w tą grę. Jak jest fajna, to grasz więcej, jak jest niefajna, to grasz mniej. Czy tam przestajesz? Czym problem? Zresztą wiesz, jak Diablo 3 okazało się niewypałem? Sprzedali 40 milionów kopii, czy 50, czy ile tam? Nie wiem, już zgubiłem się, już nie pamiętam do końca ile. Sprzedali. Ludzie w to grają? Grają. No to jaki to jest niewypał? Wiesz, to, że jakiejś tam części graczy się nie podoba, okej, okay, to część graczy jest spora zapewne, ale mimo wszystko jest to tylko część graczy, to nie znaczy, że ta gra jest niewypałem, bo mimo wszystko wiesz, niewypałem to byłoby, gdyby... Ludzie w to nie grali, nikt tego nie kupował, a ludzie w to grają i ludzie to kupują, nie? Więc dlaczego możesz... Jak możesz to nazwać niewypałem? Ja sam spędziłem w Diablo 3000 godzin? Coś koło tego? No to jak mogę powiedzieć, że to był niewypał? No niewypał to jest gra, którą, wiesz, instalujesz i po dwóch godzinach ci się nudzi, nie? No Diablo mi do tej definicji nie pasuje. Czy wtedy POE może jednak zmienić pozycję lidera w dłuższym okresie czasu? O start. No może, no ale to wiesz, to równie dobrze to możemy gadać na zasadzie, że jak wyjdzie Diablo 4, to POE będzie liderem, bo do tego czasu się tak bardzo rozwinie i coś tam, i coś tam, i coś tam, i jeszcze 500 innych argumentów ktoś poda. I nie ma kontrargumentu mówiącego, że tak nie będzie, nie? Więc może być tak, że Diablo 4 wyjdzie, będzie lipa i POE będzie liderem, ale może być tak, że do tego czasu, zanim Diablo wyjdzie, POE stanie się taką zajebistą grą, że nikt nie będzie pamiętał o Diablo, no ale to są sytuacje czysto hipotetyczne. Zresztą tutaj to jest ubzdurana fraza ludzi, którzy nie wiem dlaczego szukają jakichś liderów, ale jaką pozycję lidera? Co to znaczy? Nie ma czegoś takiego jak pozycja lidera. Co powiesz mi, że co jest? LOL jest liderem moby, a czemu nie Dota? To jest... takie głupie gadanie, szczerze powiedziawszy, no... Jak chcesz kategoryzować, co jest na pozycji lidera? To nie jest kuźwa wyścig, nie? Więc... ja bym w ogóle o tym nawet nie myślał, no bo... ja... nie bardzo kumam, no. Co, Paweł Exile będzie miało więcej graczy online na starcie ligi, to jest liderem? Niż Diablo? A co jak Diablo średnio będzie miało 4 razy więcej przez następne 2 miesiące, no.
Wiecie, to jest też taka bzdura, którą ja zauważyłem, jak streamuję, że ludzie ubzdurali sobie, że muszą grać w najpopularniejszą grę. Nie wiem, czy akurat wy, czy nie wy, ale bardzo często jest pytanie na przykład o to, czy jak wychodzi nowa karcianka, czy ta karcianka wygra z Hearthstone'em, ale co wygra? Przecież no kurwa, karcianki nie robią żadnych zawodów między sobą, nie? Nie wydaje mi się, bo nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby żadna logicznie myśląca firma, wydając grę, myślała, Boże, musimy wygrać z tamtą grą. Logicznie myśląca firma wydaje grę po to, żeby wydać tą grę i żeby ta gra miała graczy, sprzedała się, coś tędy. I na tej na tym zależy każdej firmie. A nie na tym, żeby, nie wiem, bez obrazy, ale chore fantazje nastolatków spełnić i żeby gra była top 1 w rankingu, nie wiem, popularności, czy jakiegoś innego gówna, no. Wiecie, obiektywnie patrząc, Path of Exile na pewno będzie bardziej rozbudowaną grą od Diablo 4 w momencie wyjścia Diablo 4. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie. Bo Diablo 4 może się zacząć rozbudowywać i PoE może dalej się rozbudowywać. Ale co to ma za znaczenie? Jeżeli fajniej będzie się po prostu grało w Diablo 4, to ludzie będą grali w Diablo 4. Bo gra się z jakiegoś tam powodu fajniej. I mimo, że PoE jest gigantyczną, rozbudowaną, super fajną grą, to Diablo 4 i tak jest, powiedzmy, dla jakiejś tam części lepsze, nie? No i teraz pytanie. Czy jeżeli więcej osób gra w Diablo 4, to co znaczy? Nie. Jeżeli tobie się gra dobrze w PoE, to grasz w PoE. Jeżeli w Diablo, to w Diablo. Jakie dla ciebie ma znaczenie, czy... Już tam wszystko zrobiłem chyba. Jakie dla ciebie ma znaczenie, czy w Diablo gra milion osób, a w PoE 100 tysięcy? Jakie znaczenie ma, czy w PoE gra milion, a w Diablo 100 tysięcy? Bo przecież to jest bez znaczenia, jeżeli chcesz po prostu sobie pograć i posiedzieć, nie? To nie jest jakiś wyścig zbrojeń, ani... Nie wiem, zimna wojna o to, kto wynajdzie bardziej śmiercionośną broń, jak ZSRR i USA kiedyś tam. To jest po prostu wydanie nowej gry. I celem Blizzarda nie jest jakieś pokonanie PoE, czy coś tędy. Celem Blizzarda jest zrobienie dobrej gry, która się sprzeda, w którą ludzie będą grali, zapewne na której będzie zarabiał przez kolejne 10 lat na podstawie mikrotransakcji. Ale nie jest, przynajmniej nie podejrzewałbym, że jest dla nich istotne, ile osób będzie grało w ich grę, no bo jakie to ma tak naprawdę dla ciebie znaczenie? Dopóki gra żyje, ma swoją ekonomię, napędza się, są tematy, ludzie, streamy i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Z punktu widzenia zwykłego, szarego gracza. Chyba, że masz jakąś manię, że musisz grać tylko w te tytuły, które są popularne. Chuj, że mi się nie podoba, ale popularny to gram. No to wtedy to ma, może i jakieś znaczenie ma, no ale w innym przypadku, no to ja nie wiem, po co wy to w ogóle rozkminiacie, nie? Jeszcze jakbyście byli streamerem, no to rozumiem, że możecie myśleć. Dobra, czy Diablo będzie lepsze od PoE? Czy PoE będzie lepsze od Diablo? W którą grę grać? O której grze robić filmy? Którą grę proponować zawczasu, żeby później nie ośmieszyć się? To bym zrozumiał, ale to nie jesteście streamerami z tego, co kojarzę. Więc nie wiem, po co to nad tym się zastanawiacie. Nie potrafię tego trochę załapać. Trzeba pamiętać, że w 2020 wychodzi PoE 2 i masa nowości, więc PoE jeszcze bardziej zdobędzie rynek, moim zdaniem. Ale co z tego, no to dalej nie ma znaczenia. Dalej mamy scenariusz. Mamy Path of Exile 2, wychodzi. Jeb, kurwa, masa nowych mechanik, masa wszystkiego, masa kontentu, fabuły, mechaniki, waligi, Bóg wie co tam jeszcze, nie? Wszystko super. Wychodzi Diablo. Okej, to ja chcę spróbować to Diablo. O, ale fajnie mi się gra. O, whatever, tam to w dupie powiem. No i to przecież to jest też jak najbardziej... możliwy scenariusz. Bardziej właśnie chodziło mi o to, do czego teraz nawiązałeś odnośnie rozwoju. Wyhaczyć się przez samocha. Można wyhaczyć kosmetykę za darmo do PoE, portal i oczy w Twitch Prime, jak ktoś chce. Podejrzewam, że chcą grać najpopularniejszą, by nie musieć się martwić o współgraczy, czy że gra upadnie i serwery zostaną zamknięte po miesiącu. Ale przecież to tak nie działa. Jeżeli jesteśmy graczami, to doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wygląda upadek gry i ile on trwa, więc to każdy widzi chyba, nawet podświadomie, niekoniecznie świadomie.
Bo jakaś gra może się komuś podobać, ale nie gra na przykład z MMO, gdy na serwerze jest 50 osób, albo ktoś wkręcił się w takiego artefakta, to tych serwer zamknięty, to jest po prostu zabezpieczenie. Nie wiem, to jest możliwe wytłumaczenie, aczkolwiek nie chce mi się w to wierzyć, żeby ktoś tak myślał. Kurde, czy grać teraz w POE, bo za 3 lata jak wyjdzie Diablo, to POE może upadnie. Matko jedyna, co ja wtedy pocznę? No, takie to... Ja tak miałem z Diablo 3, odpaliłem POE, gram i już... Odpaliłem POE, gram i już nie gram parę lat. No i tak samo może być tak na dobrą sprawę z Diablo, to... Każdy z was, kto gra w POE, dajmy na to 2 lata, od 2 lat, nie? Może grać w to POE do wyjścia Diablo 4. Wychodzi Diablo 4 i jest pyk. Ta gra mi się bardziej podoba, już więcej do POE nie wrócicie. Może być tak, że nie kupicie w ogóle Diablo, bo zobaczycie, że on się w ogóle nie podoba przed premierą. Może być tak, że zaczniecie grać w Diablo, ale stwierdzicie, że POE jest lepsze. Może być tak, że pogracie w Diablo, pogracie w POE, pogracie w Diablo, pogracie w POE. Może być 500 różnych innych scenariuszy, nikt wam tego nie przewidzi. Natomiast klucz całej sprawy to jest po co o tym myśleć? Nie wiem, znaczy... Ja nie jestem zwolennikiem takiego robienia sobie... No może nie problemów, ale rozkminiania rzeczy, które w ogóle nie są istotne, nie? I... No ja na przykład, wiecie, to... Diablo z automatu u mnie wygrywa. Jestem anym fanboyem Diablo. I wygrywa na ten moment. Na 100%. Chcę Diablo i chcę grać w to Diablo. Natomiast inną kwestią jest to, że jak pogram w to Diablo, to może dojdę do wniosku, że Pawłow Exile jest lepsze, nie? No ale to nie będę o tym myślał teraz, no bo ujmam tracić na to czas. Nie wiem, znaczy, ja wiecie, jestem starym, żadliwym dziadem, nie? Więc ja mam może jakieś takie nie do końca sensowne rozkminy, ale... No... Dla mnie myślenie o tym, czy Diablo, czy POE wygrają jakiś wyścig, którego nie ma, a jest tylko w głowie graczy, czy coś tam w tym stylu, no to... To... No to jest strata czasu, nie? No. Gdzie są ciekawsze rzeczy do myślenia, nie? Znaczy też kwestia podejścia, no może dla kogoś to ma większe znaczenie, nie? No dla mnie... Cinko muszę zabić. Dla mnie to akurat, wiecie, to nie jest znaczenie, nie ma żadnego znaczenia, nie? Czekamy na Diablo, jestem zajarany. Na pewno będę w to maniaczył, jak wyjdzie. A jak, ile, no to się zobaczy, nie? Ale nie mam zamiaru gdzieś tam nie wiadomo co robić i jak się nad tym zastanawiać, czy coś w tym guście. Też warto pamiętać o tym, że o Diablo gówno wiemy, nie? O Diablo gówno wiemy. I tak naprawdę chyba tam nikt nic nie wie o tym Diablo. Tak coś podejrzewam. Ty, gdzie są te moby? Więc też ciężko jest cokolwiek ocenić tutaj. A też inną kwestią jest to, że to co wiemy o Diablo, to i tak się przecież do wyjścia Diablo zmieni jeszcze 500 razy, nie? To z tego, że pokazali jakiegoś bossa, no. Fajny ten boss, no ale przecież tak naprawdę to takie walki mogą się w finalnej wersji nie ukazać, bo nie będą mieli jak tego zaprogramować. A tak swoją drogą chyba powinienem skończyć nagranie, bo trwa